Państwu dzisiejszego wieczoru, że tu prawa strona publiczności widzi mój ten, moją nadwagę poświąteczną i będę się musiał bardzo pilnować. Postaramy się dzisiejszego wieczoru Państwu pokazać, że szanty to nie tylko... No właśnie, co to są szanty? Szanty to nie tylko pieśni pracy, śpiewane na pokładach dawnych żaglowców. Na pewno nie są to pieśni żeglarskie, ale muzyka szantowa, szanty to jest bardzo taki duży kociołek, do którego wrzucono różne gatunki muzyczne i słusznie. Muzyka opiera się na folku, przede wszystkim anglosaskim, amerykańskim, bretońskim, szkockim. I tak naprawdę to nikt nie wie, jaki to jest gatunek muzyczny. My postaramy się pokazać Państwu jedną ze ścieżek, jaką mamy przyjemność podążać od 9 lat. Ruszyliśmy właśnie, to jest nasz pierwszy koncert 10 roku istnienia w tym składzie. Dlatego, że jestem kobietą i śpiewam w tym zespole i nie mogłabym o pracy na żaglowcach śpiewać. No właśnie. To... Można z nami śpiewać refren. O, jakbym chciała być w Mobile Pay. Cukier do ładowni w dół, w dół i w dół i w dół. Dalej, way, ho,
Dzień dobry.
facet sobie wymyślił, no, zlecono mu zrobienie gitary, na której można usmażyć na przykład jajecznicę. Potem na Hawajach, słuchajcie. Potem wam opowiem. Dobrze robi, jak publiczności się nie podoba, to żeby się przecierać przez tą gitarką spokojnie, bo naważy ze 20 kilo. No powiedz, Piotruś, to powiedz. Jak będziesz się przestrajał. Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Hala Balobelej, taka znana... Nad morzem stał mej matki dom. Hala Balobelej, Hala Balobelej, lubili chłopcy odwiedzać ją. Hala Balobelej, Hala Balobelej. Yes.
przygotowani, jeżeli nam się oczywiście uda. Te dwie fotografie zapraszam, że pani Izabelę troszkę nam zaraz do przodu. To są, proszę państwa, prace, przypomnę, pana Mariusza Kani z Gdańska.